Określanie zwrotu siły działającej na elektron, również elektrony i wszelkie cząstki elementarne o ładunkach ujemnych, poruszające się w polu magnetycznym. I tutaj taka uwaga. Poruszający się elektron w polu magnetycznym można traktować jako prąd elektryczny i stosować w związku z tym którąkolwiek z zasad do określania zwrotu siły działającej na przewód wiodący prąd, a umieszczony w polu magnetycznym, oznaczając jednak zwrot tak przyjętego prądu przeciwnie do kierunku poruszającego się elektronu. I teraz, do określania zwrotu siły działającej na elektron i cząstki elementarne o ładunkach ujemnych, poruszający się w polu magnetycznym służy, po pierwsze, reguła lewej dłoni, po drugie, reguła trzech palców lewej ręki, po trzecie, reguła trzech palców prawej ręki, czwarte, reguła śruby prawoskrętnej i piąte, reguła iloczynu wektorowego. I teraz kolejne reguły. Reguła lewej dłoni. Jeżeli lewą dłoń ustawimy w taki sposób, aby zwrot linii pola magnetycznego, czyli zwrot wektora indukcji magnetycznej B, był skierowany do wnętrza dłoni, a cztery palce poza kciukiem wskazywały zwrot płynącego prądu, to odchylony w bok kciuk będzie wskazywał zwrot siły działającej na elektron poruszający się w polu magnetycznym. I tutaj mamy graficzne przedstawienie tej reguły, czyli reguły lewej dłoni. Więc zgodnie z tą regułą, lewą dłoń, tutaj tak jak na rysunku, ustawiamy w taki sposób, aby zwrot, chodzi o to zastrzałkowanie wektora indukcji magnetycznej B po tej linii tutaj, był skierowany do wnętrza dłoni, więc tak jak tutaj mamy o ten wektor B, on jest tutaj z boku narysowany, o tak, do wnętrza dłoni. Tutaj przesunięte jest trochę w bok, żeby nie zaciemniać rysunku. I teraz cztery palce, a nie licząc kciuka, wskazywały zwrot płynącego prądu, tutaj tego prądu i tutaj, tak jak jest w przewodzie. To odchylony w bok kciuk, bo tutaj mamy na rysunku, będzie wskazywał zwrot, czyli tutaj chodzi o to zastrzałkowanie, ten grot tutaj, w tą stronę, siły, która działa na elektron, tutaj mamy ten elektron, poruszający się w polu magnetycznym. Czyli tutaj o, w tą stronę kciuk wskazuje, więc i tutaj stąd te zwroty są zgodne. To jest takie graficzne tutaj przedstawienie tej reguły, czyli reguły lewej dłoni. Druga reguła to jest reguła Fleminga, czyli reguła trzech palców lewej
ręki. No tutaj akurat jest to przedstawienie graficzne. Oznaczenia tutaj są wszędzie podobne. Tak jak poprzednie, jeszcze tutaj wrócę regułę B. O, wszystko w wielkości wektorowe, więc oznacza zwrot linii pola magnetycznego, F, siła działająca na elektron i prąd. I ta druga reguła, ta reguła Fleminga, bo tutaj też są takie same oznaczenia. OV to jest zwrot wektorowo, znaczy poruszającego się elektronu. I zgodnie z tą regułą Fleminga, tutaj mamy taką zasadę, że jeżeli ustawimy lewą dłoń, tutaj, lewą dłoń, w taki sposób, aby wyprostowany palec wskazujący, tutaj, dla rysunku, wskazywał zwrot linii pola magnetycznego, czyli zwrot wektora indukcji magnetycznej B. A więc tak jak tutaj mamy zastrzałkowany zwrot linii indukcji pola magnetycznego, tutaj na rysunku do dołu po prostu, no i tutaj palec wskazujący też tak do dołu wskazuje ten zwrot, a zgięty palec największy będzie wskazywał zwrot płynącego prądu, czyli tak, tutaj teraz mamy palec ten środkowy, tutaj największy. I tutaj jest zastrzałkowany ten prąd I, bo tu jest ten zwrot zgodny z tym zwrot, bo tu jest przewodnik i tu jest prąd zaznaczony I. Więc tak, jeżeli w tą stronę tutaj jest skierowany ten wektor, to i tutaj też tą, w tym samym kierunku, ściślej biorąc, zwroty muszą być zgodne. I teraz wracam tutaj, do tej zasady. To odchylony w bok kciuk będzie wskazywał zwrot siły działającej na elektron poruszający się w polu magnetycznym. Więc teraz już mamy ustawione tutaj, powiedzmy tutaj te palce skierowane, tak jak przed chwilą powiedziałem, i patrzymy, jaki jest zwrot, w którą stronę tutaj wskazuje kciuk. No jeżeli tutaj akurat na rysunku w prawo jest zastrzałkowany ten wektor, więc właśnie w tą stronę jest również ten zwrot siły, która działa na elektron. O, ten elektron tutaj jest zaznaczony. No i ta sama reguła, to co przed chwilą powiedziałem, tutaj reguła trzech palców lewej ręki, reguła Fleminga. Kolejna z reguł, reguła trzech palców prawej ręki. I tu również jest graficzne przedstawienie tej reguły. Oznaczenia tutaj są takie same. I teraz zgodnie z tą regułą trzech palców prawej ręki mamy, że jeżeli ustawimy prawą dłoń, tutaj mamy na rysunku, w taki sposób, że palec wskazujący będzie wskazywał zwrot płynącego prądu. Patrzymy, gdzie jest zwrot płynącego prądu. No tutaj prąd płynie tym przewodem. I tutaj mamy prąd I. No i tu jest właśnie to oznaczenie. Więc palec
wskazujący pokazuje dokładnie w tą samą stronę, który jest zastrzałkowany ten prąd tutaj I. A odchylony palec największy, czyli środkowy, będzie wskazywał zwrot linii pola magnetycznego. No, czyli teraz musimy ten palec tak tutaj zgiąć, żeby, tak jak tutaj pokazuje, to jest wektor ten B, on musi w tą samą stronę wskazywać, którą są strony skierowane te linie pola, o tutaj, czyli tu na rysunku do dołu, tak jak te linie pola indukcji magnetycznej. Czyli już mamy ustawione dwa palce, ten wskazujący, środkowy, i już pozostaje tylko określić zwrot siły działającej na elektron, ponieważ odchylony kciuk będzie wskazywał zwrot siły działającej na elektron poruszający się w polu magnetycznym. Czyli tutaj odchylamy kciuk i patrzymy, którą stronę on wskazuje. I mamy tutaj elektron. Czyli ustawiamy palec wskazujący, tak jak przed chwilą mówiłem, również w tą samą stronę, znaczy w tą samą, tak jak przed chwilą mówiłem, jeśli chodzi o indukcję. Palec środkowy, no i kciuk odchylony pokazuje właśnie zwrot tej siły działającej tutaj na ten elektron. Bo te zwroty mają tutaj takie samo zastrzałkowanie w tą samą stronę. No to już tak szczegółowo to omawiając. To jest właśnie ta reguła trzech palców prawej ręki. No i kolejna z reguł, to jest reguła śruby prawoskrętnej. Tutaj akurat też mamy to przedstawienie graficzne tej reguły śruby prawoskrętnej. To jest właśnie ta śruba i zgodnie z tą regułą mamy tutaj następujące zależności, czyli jeżeli poruszający się w polu magnetycznym elektron, tutaj elektron, przedstawimy jako wektor przedstawiający prąd o zwrocie przeciwnym do zwrotu poruszającego się elektronu, czyli tak, tutaj mamy, to jest elektron tutaj na rysunku, on porusza się w tym, w tą stronę, więc teraz zaznaczamy prąd, ale przeciwnie, czyli po prostu zwrot, zastrzałkowanie tego wektora będzie odwrotne. I tutaj właśnie mamy to, o, elektron w tą stronę, no to ten wektor prądu przeciwną. A następnie obrócimy ten wektor zgodnie z zasadą ruchu obrotowego śruby prawoskrętnej w kierunku wektora indukcji magnetycznej B. Tu mamy i tutaj, no tutaj z boku na tym rysunku jest ta śruba, żeby, znaczy żeby tutaj razem był rysunek bardziej czytelny, więc przesunięta jest ta śruba. Wówczas ruch postępowy śruby wskaże zwrot siły działającej na elektron poruszający się w polu magnetycznym, czyli już mamy zaznaczone tutaj dwa wektory, ten prąd i indukcja.
No i teraz ten wektor i oznaczający prom, no tutaj tak przesuwamy zgodnie z zasadą śruby prawoskrętnej, czyli w tym kierunku. To jeżeli będziemy śrubę prawoskrętną w ten sposób obracać, to jej ruch postępowy, czyli ona będzie się w tym kierunku, w tą stronę przesuwała, wskaże zwrot siły, czyli tutaj mamy tą siłę. O, tutaj ruch postępowy tej śruby, może tu nawet napiszę, zaznaczę tak, że to jest, o, w tą stronę wtedy będzie ta śruba się przesuwać. I właśnie ten zwrot będzie zgodny ze zwrotem siły działającej na poruszający się w polu elektron. To jest ta zasada, reguła śruby prawoskrętnej, czasami nazywanej prawozwojną. Następna reguła to jest reguła iloczynu wektorowego. I tutaj mamy również graficzne przedstawienie reguły iloczynu wektorowego. No i tutaj typowe oznaczenie biegun NS, północny, południowy. B to jest tutaj zaznaczone. No i tutaj oznaczenia, gdzie P tutaj jest siła działająca na elektron i graficzne przedstawienie właśnie tej reguły iloczynu wektorowego, zgodnie z którą jeżeli poruszający się w polu magnetycznym elektron przedstawimy jako wektor V, więc tak, tutaj mamy elektron, on się porusza w tą stronę i teraz, o, ten wektor tutaj, przesunąłem tutaj w bok trochę, więc to jest ten nasz wektor V, ale o zwrocie zgodnym ze zwrotem poruszającego się elektronu, czyli to zastrzałkowanie tutaj i tutaj, no, jest w tą samą stronę. Wówczas wektor P, będący wynikiem iloczynu wektorowego V razy B, czyli tutaj V razy B, ma zwrot przeciwny do zwrotu siły działającej na poruszający się elektron. Bo tutaj mamy elektron, tu na ten elektron działa siła ta F, ale siła P tutaj, która jest wynikiem tego iloczynu wektorowego V razy B, ma zwrot, bo tutaj widać, przeciwny do siły tej działającej na elektron. No to wynika tutaj z zasady iloczynu wektorowego, bo wektor V mnożymy przez wektor B, który tutaj oznacza linię pola magnetycznego, ale zgodnie z tą zasadą iloczynu wektorowego, więc
przesuwamy tak, jak tutaj pokazuję, od V do B i wówczas zwrot tego iloczynu wektorowego, bo tutaj ważna jest kolejność, jest tak, jak tutaj pokazuje ten wektor właśnie P. No i tutaj mamy tą regułę iloczynu wektorowego.